Siemka, niedziela, rano. Oj, przyszedłem do gołębi, już tu byłem wcześniej, bo karmiłem. Niemiecki samczyk. Takie małe zmiany w gołębniku. Kupiłem 16 cel. Tu będzie jeszcze jeden słupek. Wszystkich będzie 20. Jedzonko. Czarny bez, witamina B do wody. Stary samczyk widzę. Światełko. Sobie tam trochę obierają te cele. Cele mają chyba ze 3 dni dopiero. Ale powoli widzę, że coś tam sobie obierają. 16 samców. Jeden samiec stąd wyleci. Jest zaznaczony. Jeden samiec stąd wyleci. Wszystko na piasku. Trochę posprzątałem niemal. Nie bardzo się nad tym spinałem. Grycik świeżutki. O, woda też. Witamina B. Także tak. Taka oto zmiana. Mała zmiana. Samiczki mają brudno. Nie sprzątałem, bo mnie trochę wczoraj grypa rozkładała. Jest brudno. Ta samica mi cudem przeżyła. Nie było mi kilka dni w domu. Ta czarna. Nie było mi kilka dni w domu. Coś jej się zrobiło na dzióbku. Oberwałem. Zeszła jej górna część dzioba. Ale widzę teraz, no czarna, bo czarna odrosła, ale widzę, że wszystko jest ok. Nie ma problemu z tym. Samiczka żyje, jest wszystko fajnie. Wentylację już im przysłoniłem, żeby nie wiało. Tutaj jest para młodych, żeby nie wiało dzikusy, bo już te wiatry to wszystko nie bardzo. Dobra, no to taka krótka relacja, zrobiłem taką króciutką relację, bo też nie bardzo mam czas dzisiaj. Siedzą pokulone, rano wszedłem, to tu było jak w ulu, jakim światło zapaliłem, to myślałem, że normalnie samice im tylko wpuszczać. Siedzą pokulone. Stary samiec. Czarnucha jeszcze świecą. Tam kawa drucha. Tak, zaraz pójdziemy do pocztowych. Pokażę wam, bo przerobiłem. Przeniosłem pocztowe. Tam też jest trochę syfu, już są tydzień. Ale nie sprzątałem i nie chcę ich na razie ganiać, płoszyć. Niech się uczą wchodzić do gołębnika, bo ja już ich puszczam z nowego gołębnika. One tam kiedyś były, tylko miałem trochę inaczej zrobione. Ale zaraz wam pokażę. Robię cięcie, widzimy się zaraz. No i jesteśmy u pocztowych, kogut nas przywitał pianiem. No tak zrobiłem, stare cele wykorzystałem, te dla pocztowych, co kiedyś kupiłem. Tu jest dekturka na ścianie, żeby nie brudziły mi ściany. Dekturkę po lęgach wymienię, albo i w trakcie lęgów. To jest tak zrobione, że ładnie wszystko wychodzi. Dekturkę wymienię i będzie gitara. Linerki. Mówię, jest trochę brudna, ale zrobiłem tutaj 9 cel, wstawiłem 2 skrzynie na pół i wszystko gitara. Wszystko w zdrowiu, bo ganiam. Teraz tam mają wyjście, okienko zlikwidowane, tam mają wyjście i jest święty spokój. Co dzień puszczane, od razu inna kondycja gołębi. Dobra, taki krótki filmik przy niedzieli. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć!